żurek, biała kiełbasa, jajka faszerowane, wielkanocne babki, święconka, chrzan, mazurki i różnego rodzaju ciasta. To tylko niektóre przysmaki, jakie królowały podczas Festiwalu Smaku Produktów Regionalnych z gminy Zakliczyn. Mamy około 10 stoisk z terenu gminy Zakliczyn. Są to stowarzyszenia właśnie, które aktywnie działają i chcą pokazywać swoje zdolności, swoje umiejętności. Są produkty kulinarne, żywność, która została wyprodukowana właśnie po to, aby trafiła na stoły naszych mieszkańców i osób, które tutaj przyjeżdżają. Oczywiście można nabyć też rękodzieło, wspaniałe ozdoby, które mogą trafić na nasze stoły, jak również upiększać nasze domy. Jakie produkty zatem wystawione zostały przez gospodynię? Można posmakować tak, żurek wielkanocny, taki tradycyjny, chlebek upieczony tradycyjny, pierożki mamy z kapustą, pierożki ruskie, mamy ciasto drożdżowe, ser własny, z własnej produkcji, z gospodarstw naszych. Mamy mazurki, babeczki, no i mamy nasze wyroby, któreśmy się pracowali, jajeczka, nie jajeczka, stroiki. Pana ulubiona potrawa taka wielkanocna? No oczywiście jajka z chrzanem i kiełbasa biała. Rynek właśnie tętni życiem, zresztą jak zawsze w każdą środę, w każdą sobotę właściwie rynek jest zapełniony handlującymi samochodami, oczywiście kupującymi, jest to duży plac targowy. Chcemy, aby jarmark wielkanocny stał się naszą lokalną tradycją, aby tutaj właśnie przybywali mieszkańcy gminy Zakliczyn i osoby z sąsiednich gmin, z całego regionu. Przyszedłem zobaczyć, jak to będzie smakowało. A do smakowania było wiele. Mamy ze sobą dzisiaj babki wielkanocne, wszystko własnoręcznie oczywiście robione, pasztecik z wątróbki, pasztecik z mięska, mięska przeróżne i wołowinka, i wieprzowinka, i indyk, i kurczak. Mamy chrzanik wspaniały z jajeczek wiejskich, ze śmietanką, chrzanik kopany, ucierany własnoręcznie przez gospodynię ze stróż. I mamy też ciasta pieczone tutaj, też własnoręcznie, serniczek, ciasto tak zwane czeskie, starodawny placek i mazurek makowy. My oferujemy wszystko, co regionalne, własnoręcznie robione. Ostatki nam pozostawały po lędwiczek, kiełbaska typowa takie do koszyczka, babeczki, chrzan w dwóch smakach z majonezem, z jajkiem. No i nasze wyroby takie słodkie i ciasta, i babeczki, troszkę stroików. Oprócz regionalnych produktów oko cieszyły także ozdoby wielkanocne. Wykonujemy różne ozdoby, i wielkanocne, i ozdoby na zamówienie, jeżeli ktoś chce na różne okolicznościowe imprezy. Każdy, kto przybył na rynek w Zakliczynie, mógł skosztować również tradycyjnego żurku wielkanocnego, którym częstował mieszkańców gminy, jak i przyjezdnych gości burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Rozpoczęliśmy oczywiście fasolą podczas święta fasoli, darmową fasolą burmistrza, w ubiegłym roku też zupa bożonarodzeniowa, a teraz wielkanocny żurek właśnie serwuje dzisiaj wielu mieszkańców, którzy przychodzą. Też jest to okazja oczywiście do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, do rozmowy, która jest bardzo potrzebna właśnie, aby o różnych sprawach dotyczących gminy i nie tylko porozmawiać. Czy smakuje ten żurek? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Czuć takie święta już? Tak, tak. Tak, bardzo dobry. Kiełbaska wiejska, pyszna. Spotykają się, rozmawiają, a druga sprawa to, że coś nowego pokazują, ale nie tylko nowego, ale przede wszystkim te tradycyjne potrawy, które się na Wielkanoc podaje. Niby mamy wszędzie ten chrzan, a tutaj też można posmakować różne smaki tego nawet chrzanu. Można posmakować różne tam wypieki, inne potrawy. Z przyjemnością tu przyjechałem. W trakcie Festiwalu Smaku prowadzona była także zbiórka pieniędzy na rzecz czteroosobowej rodziny z Wróblowic, która w pożarze straciła cały dobytek. To jest bardzo cenna inicjatywa, organizowana tutaj wspólnie ze Stowarzyszeniem Bez Barier i oczywiście też ze Szkolnym Kołem Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Lądzkorońskich w Zakliczynie. Tutaj jest kilku wolontariuszy, wspólnie z panią Krystyną Sienkiewicz-Witek, która koordynuje to zadanie, i panią radną Ewą Nijak, prawda, która tutaj jest radną z Wróblowic i też wspiera tą inicjatywę i koordynuje te działania właśnie związane z bezpośrednią pomocą tej rodzinie. Do pożaru domu państwa Kozów doszło w minioną środę. Rodzina potrzebuje pilnego wsparcia. Straciła cały dobytek, nawet ta część nowo dobudowywana. W tym roku były nawet tynki wykonywane. To wszystko uległo zniszczeniu. Okna całkowitemu zniszczeniu uległy, również część dachu. Także pracy jest ogrom. Rodzina ma swój numer konta, który pojawił się wczoraj na stronie www.zakliczyn.info. Natomiast również można wpłacać pieniążki na konto Stowarzyszenia Bez Barier, które dzisiejszą zbiórkę
organizuje i koordynuje. Znamy tę rodzinę z Wuglowic i chcieliśmy pomóc po prostu. Festiwal smaku zorganizowany został przez burmistrza miasta i gminy Zakliczyn, Stowarzyszenie Koło Gospodyń pod Bocianim Gniazdem w Stróżach oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury. Z okazji świąt wielkanocnych nie zabrakło najlepszych życzeń. Chciałbym wszystkim mieszkańcom gminy Zakliczyn, jak również całego regionu tarnowskiego życzyć zdrowych, radosnych świąt wielkanocnych, dużo nadziei i radości od zmartwychwstałego Chrystusa. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.